Niespełna 3 tygodnie minęły od kiedy Gwardia Opole mierzyła się z Energa MKS-em Kalisz w meczu sparingowym. Wtedy to zespół z Kalisza wygrał aż 38-27. Stawką wczorajszego spotkania były już jednak ligowe punkty i obraz gry był zupełnie inny. Wtedy był okres przygotowawczy. Nie byliśmy gotowi na taktycznie obronę 5-7. Teraz już byliśmy gotowi i dlatego wygraliśmy ten mecz. Najważniejsze to przygotowanie do meczu. Gwardia szybko wypracowała sobie kilkubramkową przewagę, którą utrzymała aż do końcowego gwizdka. W ofensywie prym wiedli Piotr Jędraszczyk i Roman Czyczykało, a w opolskiej bramce znakomicie spisywał się Adam Malcher. Na przerwę Opolanie schodzili prowadząc 15-9. Po końcowym gwizdku podopieczni Bartosza Jureckiego także mieli 6-bramkową przewagę. Mecz zakończył się wynikiem 25-19. Dzisiaj mieliśmy publiczność, była atmosfera meczu. No i wielu z naszych chłopaków się tego przestraszyło, oddawaliśmy pochopne rzuty, źle graliśmy w obronie. Generalnie no, emocjonalnie nie udźwignęliśmy tego spotkania. Mam nadzieję, że z każdą kolejką to będzie wyglądało inaczej. Pierwsze spotkanie w tym sezonie jest bardzo ważne dla nas. No i wiadomo, pierwsze wygrane w domu to jest najważniejsze przy swoich kibicach, więc gratuluję wszystkim kibicom. No i fajnie, że tak wygraliśmy dzisiaj. W poniedziałek Opolanie rozegrają kolejny ligowy mecz. Zmierzą się w Zabrzu z Górnikiem. W przyszłym tygodniu zostaną rozegrane eliminacyjne mecze do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. Wśród piłkarzy powołanych do reprezentacji narodowych jest zawodnik Odry Opole. To Artur Pik, który znalazł się na liście 24 wybrańców selekcjonera reprezentacji Estonii, Tomasa Haberlego. Estończycy na początku września rozegrają 2 mecze eliminacyjne. U siebie zmierzą się ze Szwecją, a na wyjeździe z Belgią. Dotychczas 30-letni Pik w reprezentacji Estonii wystąpił 50 razy. Z opolskim klubem piłkarz jest związany od początku roku. Dotychczas rozegrał 15 spotkań i strzelił 1 gola. Siatkarska reprezentacja Polski kobiet w ćwierćfinale zakończyła zmagania w Mistrzostwach Europy. Choć Polki w meczu z Turcją przegrały 0-3, to jednak one długimi fragmentami prowadziły. Podopieczne trenera Lavariniego w końcówkach wszystkich setów trwoniły jednak wypracowaną przewagę i w ten sposób straciły szansę na zdobycie medalu Mistrzostw Europy. Tak na dobrą sprawę zaczęłyśmy bardzo dobrze ten mecz i nie może nas jedna piłka gdzieś tam wyprowadzić z równowagi, żeby tracić 3 punkty z rzędu i taki zespół niestety jak Turcja bardzo się nakręca, jeszcze mając swoich kibiców, to jest całkowicie inny zespół. W zaplanowanych na piątek półfinałach Turcja zmierzy się z Włochami, a Serbia zagra z Holandią. Dziś wieczorem natomiast walkę w czempionacie Starego Kontynentu rozpocznie siatkarska reprezentacja mężczyzn. Polacy o 20:00 zagrają z Czechami w stolicy Macedonii Północnej, Skopie. Po raz czwarty przy opolskiej Górce Śmierci zorganizowano bieg z przeszkodami dla dzieci. Wszystko po to, by wśród najmłodszych propagować zdrowy i aktywny styl życia. Kolejna edycja jest darmowa dzięki naszym partnerom. Będzie miał mniej więcej 800 km, 20 przeszkód spotykanych na największych tego typu imprezach w Polsce. Najmłodsi mogli liczyć na wsparcie rodziców i wolontariuszy. Kolejność na mecie nie była istotna. Każdy z młodych sportowców otrzymał medal. Łącznie do walki stanęło ponad 700 dzieci. Było bardzo fajnie, ale męcząco. No i mi się najbardziej podobało wszystko. Wrażenie bardzo dobrze, było ciężko, męcząco i wydawało to się o wiele krótkie. Organizatorzy biegu ze stowarzyszenia X-Team zapowiadają, że za rok odbędzie się 5. edycja biegu. Środa miała być dniem pełnym regionalnej piłki nożnej. Zaplanowano bowiem mecze 2. rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski. Niektórym klubom plany popsuła jednak pogoda. Tak było w Większycach. Dążymy do tego, żeby rozgrywki były sprawiedliwe, żeby warunki do gry były stworzone przez nas i przez obiekt na jak najwyższym poziomie. No ten obiekt tego nie gwarantuje dzisiaj, nie w tej aurze, nie w tej atmosferze. A tak prezentują się wyniki spotkań, które wczoraj rozegrać się udało. W grze pozostaje obrońca trofeum Stal Brzeg. W Branicach do rozstrzygnięcia niezbędne były rzuty karne, a w Źlinicach dogrywka. Mecz w Większycach zostanie rozegrany 13 września.